Nie rozumiem, dlaczego Pan mówi, że takie rozliczenie jest mniej korzystne dla mnie, skoro za 24 godziny pobytu w delegacji naliczam ponad dwie diety. Dlatego, Ryszardzie, że jeżeli na przykład kierowca w ciągu tych 24 godzin przekroczyłby załóżmy 4 razy jednego dnia i 4 razy, powiedzmy, 4, 4, 4 razy 8 razy powiedzmy, przejścia graniczne w ciągu 24 godzin pełnych, tak? No to wtedy masz, będziesz miał więcej diet niż dwie. No bo mamy, tak jak jeszcze raz powiedziałem w ciągu w ciągu, na przykład, nie wiem, kilku godzin cztery granice przekroczy, to jest cztery razy jedna trzecia, już mamy cztery trzecie. Załóżmy, że za chwilę znowu przekroczy cztery granice, mamy kolejne cztery trzecie. Więc już mamy, już mamy więcej niż dwie diety. Więc w sensie ulg jest korzystniej. Nie zawsze to wychodzi, bo jeżeli jeździsz długie odcinki i ty granic nie przekraczasz dużo, no to będzie to bardzo podobnie wyglądało. Ale na pewno rozliczanie. Odcinkami jest korzystniejsze w kontekście wysokości ulg. To, to, co, to co pokazałem, tak? To jest wytyczne ZUS-u. ZUS-a tym mówi, że można w ten sposób liczyć odcinkami, ale oczywiście masz prawo liczyć również mm, tymi dniami, tak jak sobie to uprościłeś czy zaokrągliłeś, jak najbardziej. Mam nadzieję, że się nie, Ryszard nie pogniewałeś, bo napisałeś Pan, a ja po imieniu mówię, więc mam nadzieję, możemy sobie mówić po imieniu. Jeżeli to nie przeszkadza nikomu, to na webinarach na moich szkoleniach już od lat zwracam się do wszystkich po imieniu i do mnie również uczestnicy zwracają się po imieniu. Ale jeżeli komuś to przeszkadza, to proszę taką informację, to to jak najbardziej będę mówił na pan. Albo pani. Magda napisała, że dokładnie tak, wyślemy link do ponownego odtworzenia, więc będzie ten link jutro w mailu ze wszystkimi bonusami, więc będzie taki, będzie taki link. Dobrze, tu jeszcze znowu Ryszard zadał pytanie, więc opublikujmy to pytanie. Mamy 20:51, więc jeszcze mamy 9 minut. Ryszard, dlaczego w liście płac stosowane są takie same kwoty wirtualnych diet, skoro jedne rozlicza się godzinami, a drugie dniami? Diety do obniżania podstawy opodatkowania należy liczyć dniami pobytu za granicą? Nie do końca, Ryszard, tak musi być. Jak zerkniesz sobie na wytyczne ZUS-u, ja spróbuję tę stronę otworzyć. To będzie tak. Kierowcy, kierowcy delegowani. Zaraz wyświetlę. Zaraz wyświetlę. Dobra. Udostępnię ekran. Już udostępniamy ekran. Jak wpiszecie sobie w Google'ach kierowcy delegowani ZUS, to ZUS opublikował zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla kierowców wykonujących zadania służbowe od 2 lutego. I teraz Ryszard zerkni i wszyscy pozostali również. ZUS podaje w, w przykładach, że możemy liczyć to na zasadzie, tak jak stare delegacje, czyli tak jak Ryszard napisałeś, do 8 godzin 1 trzecia, od 8 do 12, 50% diety, ponad 12% Pełna dieta, i teraz można to też liczyć odcinkami. I teraz załóżmy, Ryszard, że jakby twój kierowca przemieścił się z Niemiec do Belgii w ciągu tych 24 godzin, z Niemiec do Belgii, przemieściłby się 6 razy, 8 razy, 10 razy, to twoją metodą policzyłbyś mu jedną de facto dietę w ciągu 24 godzin. Ewentualnie jedną taką, jedną taką, czyli dwie, tak jak napisałeś, tak? Natomiast jeżeli będziemy liczyć każdy odcinek osobno, to tak jak mówię, może by się okazać, że to nie będą dwie, ale będzie dwie i jedna trzecia, albo dwie i dwie trzecie, albo trzy. No tak zezwolił na to ZUS, czyli każdy odcinek, nawet jak kierowca będzie skakał z kraju do kraju, nie będziemy sumować w ramach jednej doby 24 godziny, tylko będziemy rozliczali osobno. To jest na stronie ZUS-u i dopiero wtedy te osobno dodajemy i. Mm, Możemy to sobie wrzucać jako koszt. Ale decyzja należy do ciebie. Ja nie mówię, że to jest źle to, co robisz. Jak najbardziej może tak być, ale korzystniejsze może się okazać te liczanie odcinkami. Dobra. To chciałem tylko pokazać na stronie ZUS-u. Wracam do naszej sesji QA-owej. Dalej, dalej napisał Ryszard, oznacza to, że jeżeli kierowca idzie za granicą, jest na granicy o 22, to za dwie godziny za granicą należy mu się 30% całej diety, pomimo że za granicą był tylko dwie godziny. Taka jest interpretacja i praktyka organów. Pod... No tu się nie zgodzę akurat, że jeżeli był dwie godziny, to się liczy całą dietę. To po staremu się tak liczyło. Tu rozmawiamy teraz o delegacji wielodniowej. Ale tutaj nie ma delegacji, tu mamy wirtualne te diety, czyli zgodnie musisz robić to, co podał, bo ZUS będzie to kontrolował, między innymi organy podatkowe również, ale również ZUS. Więc jeżeli na stronie wytycznych ZUS-u są w każdym przykładzie podane odcinki, to lepiej jest stosować te odcinki po prostu, czyli z tymi, z tymi czasami. Ale możesz te odcinki sumować, tak jak powiedziałem, nie ma problemu.